Zęby czy zęby? Wziął czy wziął? Mężczyzna czy mężczyzna? Wiedzieliście, że litery ę i ą wymawiamy w języku polskim aż na 5 różnych sposobów? Powiem Wam, kiedy, jak je czytać, żeby nie robić sobie więcej problemów z fonetyką. Dzień dobry, witam Was bardzo gorąco i serdecznie. Litery ę i ą to jedne z najtrudniejszych liter do czytania w języku polskim. Dlaczego? Dlatego, że w środku wyrazu, bo tym się dzisiaj zajmiemy, litery ę i ą nie zawsze odpowiadają głoskom ę i ą, ale po kolei. Przede wszystkim możemy ę i ą czytać właśnie tak jak ę i ą, na przykład w wyrazach typu mężczyzna, mąż, wąż. Ale bardzo często, kiedy piszemy ę lub ą, czytamy e lub o, na przykład w słowach wzięła czy wziął. Kolejnym przykładem jest wymowa ę i ą jako em lub om, na przykład w słowie zęby albo ząb. Tutaj przypominam również, że w języku polskim wygłos, czyli ostatnia głoska w wyrazie, jest zawsze bezdźwięczna i w wyrazie ząb na końcu nie wymawiamy b, tylko p. Ale wróćmy do naszego ę i ą. Możemy je także wymawiać jako en lub on, na przykład w słowie więcej czy idąc. Zauważcie, jak trudno byłoby nam powiedzieć ę i ą w tym wypadku, jak bardzo musielibyśmy sobie powykręcać język, no bo przecież powiedzieć idąc czy więcej zaczyna stawać się dość karykaturalny. I ostatnia wersja czytania liter ę i ą to czytanie ich jako en lub on, na przykład w słowach bądź czy chęć. Litery ę i ą rzadko kiedy są przedmiotem nauki w szkole, na przedmiocie jakim jest język polski, rzadko kiedy mówi się o nich na ortografii. Tymczasem mam wrażenie, że one bardzo często przysparzają nam dużo więcej kłopotów. Kłopotów bardziej w wymowie niż w pisaniu, ale to przecież błędy ortofoniczne, czyli właśnie błędy mowy, które są dokładnie tak samo poważnymi błędami językowymi jak błędy ortograficzne. Zwracajcie więc też uwagę nie tylko na to, jak piszecie, ale także jak mówicie, bo to niezmiernie istotne, żeby nie kaleczyć naszego ojczystego języka. Jednocześnie przypominam Wam, że zupełnie inna sytuacja jest w momencie, kiedy ę i ą mamy na końcu wyrazu, ale o tym oddzielny odcinek temu poświęcony. Tymczasem ę i ą wymawiamy w języku polskim na 5 różnych sposobów. Zachęcam Was do lektury fonetyki, tam są wszystkie reguły gramatyczne, dzięki którym poznacie zasady, kiedy i w jakich sytuacjach te głoski i te litery tak wymawiać. Tymczasem zapraszam Was do subskrybowania kanału, zadawajcie pytania, piszcie komentarze i do zobaczenia w kolejnym odcinku.